Terrorist Takedown to jedna z gierek, która została stworzona przez City Interactive. Wydawcami to również City Interactive właśnie byli. City Interactive stworzyli i wydali swą grę. No i również też w Polsce wydali tą grę City Interactive, więc wszystko to była robota City Interactive. Wiemy, kogo obwiniać, a tego krapa. No cóż, Terrorist Takedown 3. Grałem w tą grę, coś mogę na temat tej gry powiedzieć. Wiecie co, może bez zbędnych wstępów przejdźmy od razu do rzeczy. Okej, okay, moi drodzy, więc to jest Terrorist Takedown 3. I powiem tak szczerze, różnie można patrzeć na tą grę, ponieważ z jednej strony nie powiedziałbym, że ta gra jest bardzo zła. Na pewno to nie jest jeden z tych najgorszych krapów, w którego się w ogóle nie da grać. Na pewno jest to gra lepsza od całej serii Czarnobyla, to pewne. I również powiedziałbym, że początek tej gry zapowiadał coś więcej niż krapa, ponieważ pierwsza misja to jest w sumie najlepsza misja w całej grze. Dlaczego? Ponieważ powiedziałbym, że misja pierwsza to jest taka zbędna załoga, tyle ze w dzień właśnie na statku. I też tutaj działamy na statku właśnie w tej misji. I też to, co jest spoko w tej misji, to to, że działamy z naszą drużyną, a nie zajęliśmy tylko i wodzie sami w tej misji. I również misja wcale nie jest taka zła. Pamiętam, że właśnie w tej misji się najlepiej bawiłam. Chociażby dlatego, bo jest to też między innymi najdłuższa misja w tej grze. Ja nie żartuję, to jest najdłuższa misja w tej grze, którą można w sumie najbardziej zapamiętać. Też w tej misji jest o tyle spoko to, że w pewnym momencie mamy szukać takich ładunków wybuchowych, mamy jest tylko pewien podać zero zbroi, albo jakieś ładunki wybuchowe, albo coś innego. No bo co będzie taki moment w tej misji? To jest naprawdę o dziwo spoko. Przejdźmy może teraz do innych kwestii, więc no, gra została wydana w roku 2010. Powiem tak szczerze. No, to jest grafika z roku 2010. Szczerze mówiąc, tak szczerze uważam, że nie wygląda to aż tak źle, naprawdę. Brakuje trochę tej grze do grafiki, która faktycznie powinna mieć miejsce w roku 2010. Bardziej powiedziałabym, że to jest grafika na rok 2007, ale naprawdę nie jest źle. Jest ok, powiedziałabym graficznie. Graficznie jest przyzwoicie. Nie jest to oczywiście poziom wysokich lotów, ale nie jest też źle, naprawdę. Bronie nawet wyglądają ok. No, gdyby tylko tą grę wydali 3 lata wcześniej, to naprawdę mogłabym powiedzieć, że jest nawet dobrze. A tak to stwierdzę, że jest średnio, ale no również nie jest źle. No, graficznie ta gra, powiedziałabym, że jakiś tam minimalny poziom trzyma. No, za to mogę pochwalić. No, ogólnie modele broni wyglądają nawet ok. Tak samo modele poszczególnych drzwi, modele poszczególnych budynków. I też ten statek nawet spoko wygląda w tej misji. No, gdyby tylko ta gra została wydana 3 lata wcześniej, to naprawdę mogłabym powiedzieć, że jest dobrze. A tak no to powiem, że jest średnio, ale jest okej, okay, naprawdę jest okej, okay, graficznie. Powiem tak szczerze, jest okej okay jak najbardziej. Teraz przejdźmy do kwestii audio. Muzyka sobie jakaś tam przygrywa. No jest okej, okay, no w sumie tak szczerze mówiąc, muzycznie. Audio, no mamy tam jakiś voice acting tych naszych towarzyszy, ale szczerze mówiąc jakoś bardzo na to nie zwracam uwagi. No, można tego słuchać, odgłosy broni też są, powiedziałabym, że okej. Okay. Nie jest źle na pewno. Co my to tak zdałem sobie sprawę z tego, że ten statek strasznie mi wspomina ten statek właśnie z GTA 4, gdzie to trzeba było zabić Dimitri Graskolowa. Nie macie podobnych odczuć, że to właśnie ten statek trochę wspomina ten statek z GTA 4? No w sumie pod niektórymi względami, no ale dobra, bo nie są z tym. Powiedz co, bądź. To powiedz co, że audio to statek z jest ok. Co prawda, wiadomo, no to nie jest poziom wysokich lotów, ale również nie jest najgorzej. Jest ok. Myślę, że to mogę powiedzieć, że jest ogólnie znośnie, jeśli chodzi o kwestie audio. No teraz przejdźmy do grywalności. Tutaj już, co mówiąc, powiem, że nie będzie aż tak kolorowo jak w kwestii grywalności oraz w kwestii audio, ponieważ misji w tej grze jest strasznie mało. Misji w tej grze mam tylko i wyłącznie 7, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, misje są strasznie krótkie. Jak jest ta misja na statku, powiedziałabym, że jest w miarę długa, bo trwa tak 18 minut, tak pozostałe misje są strasznie krótkie. Właściwie druga misja polega tylko i wyłącznie na tym, że my nawet my nie robimy nic poza celaniem. My po prostu mamy strzelać do przeciwników, gdy nasz kolega sobie jedzie. Z tego pamiętam, to jest to, tam wtedy był jakiś kładzek, o jakimś kładem nasz kolega, a my po prostu mieliśmy strzelać do przeciwników. Misja trwa 3 minuty, bo nasz kolega udaje się do celu, gdzie mieliśmy się udać i na tym się kończy misja. Potem trzecia misja ma miejsce w magazynie, z tego pamiętam.
Potem czwarta misja dzieje się w kanałach i tam też ta misja trwa tak 10 minut, bo na później natrafiamy na terrorysta, który trzyma na celowniku gościa, którego podajza, z tego pamiętam, mieliśmy odbić. Później mamy piątą misję też w magazynie, bo jest szósta misja, dzieje się w górach, gdy to mamy się przedostać do kryjówki naszego głównego antagonistu w tej grze. A później mamy tą finałową misję, która właściwie polega tylko i wyłącznie na tym, że mamy tego głównego antagonista zabić. Ja nawet nie pamiętam, jak się ten główny antagonista nazywa i to w sumie tylko świadczy o tym, jak do fabuły można naprawdę podejść w tej grze właśnie z dystansem i w ogóle się nawet fabułą nie przejmować. Ponieważ no, nie wiem nic kompletnie o fabule w tej grze. Wcielamy się po prostu w grupę antyterrorystyczną i mamy powstrzymać innych terrorystów. No właściwie tylko do tego sprowadza się fabuła w tej grze. Więc no... Niestety pod tym względem jest słabo i również Kijowo jest pod tym względem, że no misje są strasznie krótkie i jest ich mało, no. Ja rozumiem dodać 20 misji przynajmniej, jak już mają mieć taką długość, ale serio tylko i wyłącznie 7 misji, naprawdę. Naprawdę tylko 7 misji. Jest tylko ta pierwsza misja jest w sumie najciekawsza, bo tu się najwięcej dzieje, a pozostałe misje to właściwie tylko ma strzelać do przeciwników i udać się z punktu A do punktu B. No trochę słabo, co to mówię, naprawdę słabo. Również to, co w tej grze są słabo, no to fabuła, którą się w ogóle nie przejmujemy, bo niby samo mielibyśmy się przejmować fabułą w tej grze, no. Łatwo zapomnieć jakiekolwiek szczegóły na temat fabuły z tej gry, ponieważ gra jest do tego stopnia do zapomnienia pod względem fabularnym, że szybko o tej właśnie wspomnianej w testach fabule zapomnimy. No i to niestety nie świadczy o tej grze dobrze. Tutaj twórcy się również mogli bardziej postarać. No i teraz jeszcze pozostaje do omówienia AI przeciwników. No i powiem tak, co do AI przeciwników niestety również nie robi zbyt dobrego wrażenia. Dlaczego? Ponieważ łatwo ich zabić, naprawdę łatwo ich zabić. Ja pamiętam, że w tą grę grałem i nie miałem ogólnie problemów większych, żeby tą grę przejść. A to jest do tego wszystkiego dochodzi to, że gdy ja grałem sobie w gry w dzieciństwie, to ja wtedy naprawdę byłam słabą gracką i bardzo łatwo było mnie zabić. A pamiętam z tej gry akurat to, że przeciwnicy mieli problem, żeby mnie zabić. A większy właśnie problem miałam w tej misji, właśnie w tej misji pierwszej, miałam większy problem z tym, żeby za pomocą tego urządzenia odnaleźć podać te bombę i je rozbroić, niż nie miałam problemy z przeciwnikami. Przeciwników właśnie pamiętam, że mi się bardzo łatwo zabijało, no a ja wtedy naprawdę byłam słaba, też zdarzało mi się failować nie wiadomo ile razy, gdy grałem sobie w gry. I sam fakt, że no tutaj przeciwnicy w tej grze za czasów mojego dzieciństwa nie byli mi w stanie praktycznie nic zrobić, no to niestety to nie świadczy dobrze o AI właśnie przeciwników w tej grze. No AI przeciwników w tej grze niestety jest słabe i no nie ma tutaj właściwie czym się pochwalić, bo naprawdę bardzo łatwo ich zabić. No niestety, jak wcześniej mówiłem, Kijowe jest również to, że misje w tej grze są bardzo krótkie. No to jest również Kijowe, to instrukcja, właściwie jej brak, no ale tutaj więcej na ten temat mogę powiedzieć, macie Game Besteryści, tak, to jest kolejna gra, w której to instrukcja jest w notatniku. No kurwa, ten jebany notatnik, zawsze wszędzie w tych krapach, no niestety. To jest kolejna gra, w której instrukcja właśnie jest w notatniku i oczywiście nie ma tam praktycznie jakichkolwiek istotnych informacji. Więc niestety pod tym względem gra również prezentuje się słabo. I szczerze mówiąc, to jest tego typu gra, o której znowu nie mam za wiele do powiedzenia, bo naprawdę szybko tą grę można umówić ze względu na to, że mało co tutaj można powiedzieć, no naprawdę. Może jeszcze strzelało mi z broni. No z broni też strzelało w miarę okej, okay. No tutaj nie mam za wiele do zarzucenia, jest tylko jak najbardziej to strzelanie z broni. Gorsze niestety jest to, że no po pierwsze misje są strasznie krótkie, jest ich mało, no i również kolejna wada tej gry. No to właśnie ci przeciwnicy, którzy są łatwi do zabicia. Gra jest krótka strasznie. Z misji no to jedynie taka spoko misja to jest właśnie ta pierwsza misja, którą teraz obecnie widzicie. Reszta misji niestety jest taka no... No taka niestety kijowa jest, bo... Już te misje nie są aż tak dobre jak ta. I co za? To będzie straszne. To będzie strasznie krótkie omówienie tej gry. Przepraszam tak krótko znowu, ale naprawdę nie mam tutaj już więcej do powiedzenia cokolwiek. Ja już może po prostu przejdę do tego podsumowania. No podsumowując, to jest tak dalej. Jest grą, w którą jeśli chcecie, to możecie sobie zagrać. Ale to jest gra, w którą zagracie i dosyć szybko o nie zapomnicie, bo misji jest bardzo mało i są to misje bardzo krótkie. Jedynie ta pierwsza misja może trochę dłużej utknąć w pamięci, ale reszta misji niestety jest słaba. I praktycznie mało co zapamiętamy z tych właśnie misji.
No siódma misja właściwie sprowadza się do tego, że mamy zabić tego głównego lidera antyterrorystów. Ta misja też trwa 5 minut, bo pamiętam, że mamy się dostać na punkt obserwacyjny i tam ze snajperki mamy tego typa zabić. Jest potem animacja wystrzału, naboju, jak ten nabój leci w stronę tego przeciwnika i go zabija. No i właściwie na tym się gra kończy. Więc fabuły tutaj też praktycznie w ogóle nie ma w tej grze niestety. No i to, co niestety również jest słabe w tej grze, to... A i przeciwników, chociaż no, o tym już chyba też wspominałem. Ale na pewno takimi bardziej mocnymi punktami z tej gry są grafika i audio, ponieważ to są znośne te punkty tej gry. Grafika nie jest taka zła znowu, audio również jest ok, no tylko niestety grywalność sprawia, że gra... No jednak zalicza się do tego krapa, bo myślę, że gdyby bardziej twórcy się przełożyli do grywalności, no to gra przynajmniej byłaby średnia. A tak, no to za krapa jednak tą grę uznaje. No ale na pewno jest to jeden z tych bardziej przyjemnych krapów, który nie jest znowu tak zły jak chociażby Limbo of the Lost, Lapis Trest Koros albo The Last of Us 2. No ale dobrze, ja w tym momencie kończę ten odcinek, no ale oczywiście zapowiem, co będzie w kolejnym odcinku, 99. I powiem tak sobie, że mimo tego, że setny odcinek powinien być takim specjalnym odcinkiem, to właśnie 99. odcinek to będzie odcinek, gdy... Powiedziałabym, że to jest taki finał na chwilę obecną Mroza Niski Spojrzeń na Gry. Dlaczego? Ponieważ no, do tego odcinka Mroza Niski Spojrzeń na Gry, no będzie przerwa. Znowu będzie spora przerwa do tego odcinka, dlatego ponieważ no, pewna gra, która ma zostać omówiona w tym setnym odcinku, nie została jeszcze wydana na światło dzienne, więc muszę poczekać na premierę tej gry. Natomiast jeśli chodzi o 99. odcinek, na ten odcinek również mam już zaplanowaną grę. To będzie gra specjalna, to będzie taki krab. Normalnie jak go zobaczycie, to stwierdzicie, że to jest najgorsza gra, którą widzieliście. A właściwie to jedna z najgorszych gier, którą widzieliście na świetle dziennym, ogólnie w waszym życiu. I to jest krab, który spokojnie zalicza się do tych najgorszych krabów. Gra, która może zyskać miano Big Rigsa 2.0. Gra, z której nawet nie znalazłam gameplayu bez komentarza, więc niestety znowu będę musiał jakiś gameplay z komentarzem puścić. No ale sama na pewno w tą grę nie zagram. Nie muszę w tą grę grać naprawdę, żeby wiedzieć, co to jest krab. Zresztą omówienie Bartka GM na temat tej gry też sporo miłotek zapowiedziało. No ale co, myślę, że już zastacie się chyba powoli domyślać, co takiego będzie w 99. odcinku. Dobrze, myślę, że nie ma sensu już tego dłużej przed wami ukrywać. Na następnym odcinku omówię, uwaga, uwaga, uwaga! GPA Super vs. Bike. A chyba to się inaczej wymawia. To się wymawia GPA vs. Super Bike. Dokładnie tak. Największy krab wyścigowy, który kiedykolwiek powstał. No, jedynie Big Rigs może się pochwalić jako gorszy krab wyścigowy. Ale to jest drugi najgorszy krab wyścigowy, który kiedykolwiek powstał. I tego kraba właśnie omówię w kolejnym odcinku. No ale to będzie w kolejnym odcinku. No i również kolejny odcinek będzie specjalny. Na chwilę obecną na końcu, to będzie na tyle. Bywajcie.